2000 to jest 11 Blues Meeting, ale impreza obchodzi 10 lat, bo pierwsza edycja odbyła się w roku 1990, więc to już 10 lat. Festiwal się rozwija. Z roku na rok przybywa nam sympatyków i bywalców. Przyjeżdżają do nas blues fani z całego kraju. Nazywam się Banaszak and the Best. Banaszak to ja, a the Best to oczywiście muzycy, którzy ze mną grają na co dzień bardzo fajną muzykę. Ta policja się modli o sparę, bliższy zbrodni. I wszyscy, tak dobrze mi tu, tak mi dobrze, że dobrze mi tak. Tak dobrze mi tu, tak mi dobrze, że... Cześć, jesteśmy Blues Power. Przyjechaliśmy z Opola. Gościnnie z nami gra Leszek z Torunia, z zespołu Tortilla Flat. Ja nazywam się Janusz Niekrasz, śpiewam, gram na basie. Ja nazywam się Stefan Machel i też gram w tym zespole na gitarze. Blues Power to jest zespół stworzony do grania w klubach. Poza zespołem TSA my stworzyliśmy taką formację, żeby pograć po prostu to, na czym się wychowaliśmy, tą muzykę, która nas inspirowała od samego początku. TSA zawsze graliśmy bluesa i to tego nie dało się jakoś ukryć. Natomiast my chcielibyśmy sobie z Januszem pograć piosenki, na których nauczyliśmy się grać na gitarach. I tak po prostu przerabiamy je do dzisiaj. Zapraszam, żeby posłuchać, co z tego wyszło. To wspaniałe miasto, zwiedzamy je za każdym razem, jak tutaj jesteśmy, graliśmy tutaj wiele razy. No i jest wspaniała atmosfera na koncertach, tego chyba nie ma na żadnym innym festiwalu bluesowym w Polsce. Polska jest krajem w zasadzie takim, w którym raczej się teraz ostatnio folk grywa częściej niż bluesa, ale myślę, że to nigdy nie umrze, dlatego że blues jest uniwersalną wartością, na całym świecie się go gra i w Polsce myślę, że tak samo będzie jak do tej pory. Gwiazdą festiwalu jest amerykański bluesman, tym razem biały, Doug Jay. To jest harmonikarz, wokalista, świetny showman. Człowiek, który grał wspólne koncerty z takimi gwiazdami bluesa jak Muddy Waters,
czy B.B. King. Oglądajcie muzyczny kram. Właśnie ta atmosfera, ten klimat powoduje, że Torun Blues Meeting to festiwal, który ma się dobrze, coraz lepiej. No i myślę, że sobie wszyscy życzymy tego, żeby festiwal się ciągle rozwijał i żeby coraz większe gwiazdy odwiedzały Klub Odnowa i nasze miasto.